Siemanko ludziska, witajcie serdecznie, ja jestem Dominik, witam was w GTA 5 Online. Czy ten ziomek idzie do mnie do auta? O, myślałem. Witam was w... Czekajcie. W GTA. I to jest taki odcinek, taki wiecie, randomowy w ogóle. Pokazać wam, że mam, posiadam GTA, bo niektórzy może nie zauważyli na fanpage'u. Na fanpage'u, że wrzuciłem zdjęcie z instalacji GTA, więc teraz wam pokazuję, że posiadam GTA. Jeżeli ktoś z was posiada też GTA, to bardzo chętnie sobie pogram z nim, no bo po prostu mało ludzi jakoś tutaj siedzi na tym online, nie wiem, jakoś taki mam pecha do tych ludzi tutaj i nie umiem nikogo znaleźć, a chętnie bym pościgałbym się, coś śmiesznego pościgał, postrzelał, porobił jakieś śmieszne akcje, nabił level ogólnie, podblokował sobie bronię, więc jeżeli ktoś jest taki, kto posiada GTA 5 online na komputer. Oczywiście mówię o komputerze. To możemy sobie bardzo fajnie pograć i myślę, że będzie zabawa. A teraz może spróbujmy się dołączyć do jakiejś akcji. Zapraszam, wyścig lądowy. Bardzo proszę, spróbujemy, może się wbijemy do jakiegoś wyścigu. Zaproszenie zostało obecnie wyłączone dla tej sesji. Wróć do GTA Online. No spoko. Siedzę w aucie? Siedzę w aucie, dobra, czyli wróciliśmy. No jak widać, mało ludzi coś tutaj na tym serwerze, tutaj w tym lobby, czy cholera wie jak to nazwać, jest, no ale skądś to znam, czekajcie. Nie wiem, myślałem, że to jest z fabularnego, chociaż czy to jest to? Jasne, że to jest to. Jasne, to jest. A co się będę? Odpalaj auto. Żeby to pieprzył. Tutaj było ten, nie? Ten motyw na początku z tym motorem. Ciekawe, że da się otworzyć ten garaż. Nope. Nie da się otworzyć. Spoko. Dobra, więc może jakąś akcję sobie tutaj. Nikt nie ma żadnych akcji. No to może zmienimy tutaj ludzi. Widzicie, teraz wam pokażę, ile jest graczy. Mało, po prostu mało. Więc spróbujemy odszukać nową sesję. Może dołączymy się do sesji, gdzie będzie pełno ludu. No przynajmniej, żeby jakoś, nie wiem, zaprosić ich do wyścigu. Bo taka garstka ludzi, to wiadomo, może się nie dołączyć, nie? Nie każdy może lubić wyścigi, nie? A tam będzie dużo osób i może akurat ktoś się... Dobra, nowa sesja. No okej. Już przygotowanie do napadu, już się zaczyna. Poczekajcie, jeszcze tego napadu nie grałem. Gracze. O, kurwa co. Widzę, że tutaj też zaszaleli. Odszukaj nową sesję. Oczywiście singla wam nie będę nagrywał, bo to jest daremne. No, przechodzić singla, bo ten single jest po prostu cholernie długi. I no, nie będę was zanudzał tym, jak jeżdżę po mieście i szukam czegoś lub po prostu gonię kogoś, no to wiadomo, to jest tak, no są, można takie serie. No i tu mamy ludzi. Tu jest tutaj dużo ludzi. Mamy i od razu już wyścig jakiś. Chętnie, byle co, bym tylko pojechać. Jasne. Bardzo chętnie pojadę w wyścigu. O, to jakiś ziomek gra na padzie. My tu wszyscy na myszkach lecimy. Los Santos. Ziomek wybiera nutę. Nie mogę sobie wyłączyć tego? Ader, bullet, a jest Zentorno? Zentorno! W czerwieni. Okej. Okay. Ja jestem gotowy. O, świetny strój. O. No ja tu jestem tak na elegancko ubrany. Ten jakiś taki gamer boss. Gotowy. No ja każdy jest gotowy chyba, nie? Gotowy. Młody kierowca. Jesteśmy młodym kierowcą.
Przyznam się, że pierwszy raz gram wyścig na kompie. Czy mogę jakoś to radio kurwa wyłączyć? Wszyscy z Endorno polecieli, ale oni mają pewnie jakieś kurwa super wpizdu ulepszone, co? Mają jakieś zwykłe kurwa z Endorno. Dobra, radio. I 5 okrążeń! O mój panie, tego dnia usłysz moją modlitwę! Proszę państwa, fatality, proszę! Jak próbuje się... A tu dookoła więzienie jest. Ciul, kurwa, fruwają jakieś auta. Dobra, proszę państwa, jesteśmy na razie na drugim miejscu. Na drugim miejscu. DJ Szpaku jest na pierwszym. No. Gonią mnie, wyczuwam, że oni zaraz mnie... No to jest taki prosty wyścig, co to w ogóle za wyścig? No dobra, niech będzie. Przynajmniej coś, nie? No tylko kurwa jeździmy w kuku, ja ciągle tylko klikam D. Tu, żeby się nie wyjebać, bo tu jest ślisko na tym piachu. No ale widzicie, pierwszy odcinek GT Online. Raczej zerowy taki, no. Dam go jako zerowy, skończę na drugim miejscu. Więc jeżeli ktoś ma GTA 5 Online, to proszę się nie krępować. Proszę dodawać mi do znajomych, obwodować niki w tym, w komentarzu. Ja oczywiście dodam i napierdalamy w GTA. Bo to jest jednak gra, w której może się dużo fajnego dziać. Dużo jakichś fajnych akcji, oczywiście nakręcę. No i będzie w ogóle fajnie. Będzie czadersko. Gwarantuję to wam. A ja już kurwa jadę, chyba nie wiem, które okrążenie. Trzecie? Na pełnym kurwa gazie. Czwarte już będę jechał. Po prostu kurwa genialnie. Już mi się kurwa auto już zlewa z otoczeniem. Przeważnie tak jest, że na ostatnim okrążeniu zawsze mnie gdzieś kurwa zarzuci i wyjebię poza trasę. No ale tak się na razie nie dzieje, bo to jest prosty wyścig. No jakby było tu więcej kurwa ludzi. O, już kurwa jakieś problemy. Nie ma szans, żeby być pierwszym. Tamten ziomek musiałby, nie wiem, albo się rozdupcyć o tamtych, albo wyjść z gry. No są dwa wyjścia, nie? Nowy rekord, nowy rekord, a ja chyba rekordu nie biję. We win! Prosty wyścig, no taki trochę. Nudny też, nie? Fajnie było, jakby były jakieś rakiety. Albo coś innego. No ale to był tradycyjny wyścig Grand Theft Auto. Oglądamy Szpaka, który kończy. Ja kończę na drugim miejscu. Boom! 2 minuty. JP, JP na 100%, JP Armia. No a 2000 kasy. No trochę mało tego ekspa. Piąty level się zbliża, no ale się tylko zbliża. Dobra. Wyjdę z tej gry. U, fajnie, że pokazuje jego samochód jeszcze z tyłu. Czadersko. Dobra, to była dobra mapa. Dobra mapa, ale nie chcę już grać. Nie chcę już wyścigu. O, mogę sobie... No, a stąd wyjdę. Ja passe. Passe, odpuszczam sobie. Popiję się. Chyba... O, ciemno jest, no to spoko. Nowe wyposażenie, w ogóle dowiedziałem się, że minigun jest od 120 levela. Trochę daleko. No ale postaram się jakoś tam... Może kiedyś... dobić. Kiedyś, kurwa, kiedy to by było? Musiałbym właśnie ciulać cały czas. Albo znaleźć jakiś sposób na dobre ekspienie. Robić dobre misje. Na trudnym poziomie trudności. Trudnym poziomie trudności? No, może być. Nikt nas tutaj nie będzie poprawiał. Co ja pieprzę? KW2 cash? Jakieś Sako 06? Mła. Mła żywe. Dupnęło mnie gdzieś na jakimś kurwa zajebistym zadupiu. No i super. O, samochód im przynajmniej zostawili. Przygotowanie do napadu, wyścigi. Gamerbot znowu coś organizuje. Ty zapad... Ja bym się ten napad... Skusiłbym się na napad. Bronie. Pistolet, pistolet vintage.
Pistolet Vantage. Jakieś przygotowanie na bank. Muszę się przyznać, że pierwszy raz gram takie coś. Kasa 11 tysięcy do obrobienia? Trudny, fajnie. Czyli więcej RP, więcej forsy. Lol, ale fajnie wyglądamy. Znaczy on lepiej, ale ja też fajnie. Ekipa ze statku. Ekipa posterunkowa. Ekipa ze statku. Szemrany. O! Fajne maski. Kangalbani, jedziemy. Nie no, tak się ubiorę, nie? Nie no, nie chcę żadnego worka mieć na głowie. Lol. Fajne są te maski. Weźmy sobie tą. Gotowy do gry jestem, panie kolego. To z Francuzi? Nie, to jest ogólnie ze świata. Ty dobre! Zajebiste. Co, oni teraz będą patrolować coś? A kim ja jestem? Ucieczka z więzienia. Udaj się na statek transportowy. Kurwa, zastrzel. Ader! Ach, chuj. Ten samochód, kurwa, był. Siadaj. Tam co się dzieje? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie będzie lagu, bo coś czuję, że jakby miały być lagi takie przez internet właśnie. Nie wiem, czy ten ziomek ma jakiś ping, kurwa, z Tajwanu? Ja pierdolę, ale zarywa. To co, my jesteśmy złodziei? Aha, my tak, my próbujemy... Kurwa, ale zarywa ten net. I oni nas gonią? No bez przesady, kurwa, co ten internet z Tajwanu? Ej, no bez jaj. Tajwan, kurwa, rządzi. Mogę tu sprawdzić swój ping? A pierdolę, internet z Tajwanu, pozdro. Życia drużyny zero, czyli spadnę i... jest dupa. Kurwa, ja chyba powinienem sam tworzyć te... Wtedy przynajmniej ja bym miał dobre połączenie z internetu. Z internetu. Dobre połączenie miałbym i nie miałbym, kurwa, jakiś ścinek przejebany. Nie wiem, gdzieś bym jakieś pornole ściągał. Kto wie, kto wie. I chuj. Dobra, zdążymy chyba dojechać, co? Łączy długie światła. Żebym cię lepiej tam widział. A czemu nie mam maski? Ja dopiero założę, jak pewnie będę na tym statku. Daleko jest ten statek? O, tak się sprawdza level. Ekipa ze statku. Ale pingu nie pokazuje. O, mapa. Jezu, jak daleko to chyba jest, co? Jesteś nad wodą. Kurwa, kścina, to ja pierdolę. Serio, ten ziomek... W coś uderzy i zaraz się, kurwa... Co ona się tam, kurwa, schyla? Po co ona robi na tym siedzeniu? Świruje batona. O, prawie jesteśmy. Wejdźcie na pokład, wespnijcie się. Dobrze jadę? Pain in the ass. Aha, okej, okay, rozumiem. Czyli nie mam zaczynać bujek, dopóki nie będzie to potrzebne. Nie wiem, gdzie tu się skurwa wejście na ten statek. Nie wiem, typka, mamy iść tędy? Ja pierdolę, zrobię wejście smoka. I tam są jacyś ziomkowie. Nie widzą mnie, pa, dobra akcja jest. Ale jak potem kurwa stamtąd zlecę i się zabije, to jest game over. Ej serio, to będzie game over, jak ja zlecę. Ale chuj. Bez pod... On idzie za mną? Ha, idzie za mną, to kurwa będzie double kill. Dla tych ziomów. Nie no, przecież się zabije. Chyba to jest spadochron. Czy dobrze widziałem? Jest spadochron. Jak się go otwiera? Czekajcie, tu się tap robiło. Nie wiem, jak się spadochron otwierał, ale chuj. I believe I can fly. I believe I can touch the sky.
Dobra, czyli tym miłym akcentem kończymy ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej GTA Online i chcecie z wami, no to oczywiście piszcie w komentarzu swoje niki, ja pododaję was wszystkich. No i pogramy sobie. No, więc ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Cześć!